where the hoes, homie. Yeah, whatever. You ain't gotta like it, cause the hood don't love it. Watch a young nigga show his ass on public. Hej, 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 witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w GTA 5. Ja jestem Sarge. No i cóż, dzisiaj pora wykonać w tym odcinku ostatni skok w tej grze. Mamy się tutaj spotkać z Lesterem i spółką, więc zobaczmy. Oczywiście czas troszkę mija. Znowu to zrobimy nocą? Nie, za dnia. All right, hurry up. Get changed, all right? This is the biggest day of your sorry little life. Hey, man. So we really doing this shit? Frank, come on. Next door. Ah, our network hacker. Don't be fooled by the CRT and the fax machine. The hardware here is state of the art. Cute. Hey, where's the rest of the crew? Outside. Hey, good luck, homies. I'll see y'all at Mission Row, all right? Oh, we'll see you there with approximately 8 tons of gold. 4 tons. Not 8. All right, people, let's go. Get in the car, baby. We are about to make history. Oj, naprawdę, już się nie mogę doczekać. Największy skok w życiu Michaela. Zresztą nie tylko Michaela, ale i Trevora oraz Franklina. Dostań się do wlotu tunelu przed 8 rano. A która jest teraz? 7. No okej. Okay. A, mamy czas. What are you talking about? These fucking guys? They're cool. Look, we pulled that thing with them. It went fine. It went down okay, didn't it? You don't want me on board? I can walk. Oj, niedobrze, panowie. Lepiej się nie kłóćcie. You set these guys up for a fall? Huh? Is that what this is about? If they're the diversion, maybe it makes sense. This whole treachery thing is new to me. Don't listen to this asshole. It's all good. No one is being set up. I've heard that before. Shut it, Trevor. This is the big one. And fuck me if we don't need any doubts in the back of our heads. No właśnie. All right, the trucks aren't here yet. Let's sit tight. And no need to panic. We weren't panicking. Something wrong? Nothing's wrong. We just gotta wait. You saying don't panic makes me wanna panic. All right, here we go. This is it. All right, all right. I see the vans. Rock and roll. Rock and roll. Seriously? Let's go. Deploy the stinger. Dobra, no to rozkładamy kolczatkę. Now keep driving. They should go over it. Pięknie. Out! Out! Come on! Get out of the vehicle! Get out of the vehicle! Let's go! Oh, shit. Move your ass! You do not want to die for this shit! Shit. Oh, oh, shit. Your move, buddy. No, 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 no! Get a fucking move on! Come on, move! Hurry up! Hey, you get these ready! Please. Let's go! Yeah, we got a 1 minute window before the GPS starts reading abnormal. Ooh, then let the slaughter commence! No, no, who you like? This one. No. Oh, shit. Hey, please, whatever you need. Yeah, no shit. We need you. No, no. What's your name? Casey. Casey! Get in the fucking truck! Let's go! Go, 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 go! Get in! Let's go! Go, come on! Let's go, move! Your welfare! No to jedziemy na ostro. Next stop, the Union Depository. O kurczę, czujecie to napięcie? Jest już coraz bliżej do banku. No i za chwilę się przekonamy, jak to wypali. Na razie jest wszystko okej. Okay. Shit, 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 shit! Relax, man. I'm the one who should be crapping myself. I'm about to rob the biggest bank on the planet. Fuck! Fuck! Look, Casey, I need you calm. You're no use to me when you're freaking the fuck out. What you want to be right now is useful. No właśnie, teraz musi wszystko wypalić dobrze. Onion 86, in sight. Stand by. Hey, I was expecting you like half minute ago. Here you go. Gets me every time. Onion 86 in the building. Eggplant 22 in sight. Stand by. They're here. Don't do anything stupid. It's
go, pal. Authorization? Good. 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 Access is good. Courtesy, escort is go. Take us to it. Follow me. Okej, już myślałem, że coś jest nie tak z Trevorem, bo miał jeszcze jakieś stare kurde zdjęcie, kiedy miał inne włosy i w ogóle brudkę. Ale dobra, jakoś poszło. Podążamy za kierownikiem. Mam nadzieję, że niczego nie podejrzewa, co? Pick up the pace, will ya? How's things? Good. Yeah, fine. How about the freeway is an absolute B*CH today? Tell me when it isn't. And you gentlemen have to sit in those trucks, bored out of your minds, staring at more money than you know what to do with. Okay. No dobra, no to idziemy. Ale czuć napięcie, co? Szczególnie ten koleś jest zdenerwowany. Trevor się na nas wymownie patrzy. Wow. Hey. So, you know what to do? Uh-huh. Come on. Okay. Gentlemen? Oh, okay. A job to do. Absolutely. O kurczę. To jesteśmy w skarbcu. Boy, oh boy. Woo! There is a lot of gold in here. We're just holding on to it for the Chinese. Now, you ever want to keep it in the United States? Sure, take what you can carry. That's good stuff. Alright, come on, come on, come on. We got a schedule. Yeah! Alright. Dobra, spokojnie, spokojnie, żeby się tylko nie zdradzić na sam koniec. These are heavy. A little over 2 tons of pallet. Yeah? So what's that worth? Gold's trading at around 1,700 to 2,000 an ounce. 35 ounces a kilo, give or take. 1,000 kilos a ton, so that's... $200 million or thereabouts. Ja kurczę, nieźle, co? Got many jobs after this? No, it's the last one. He's retiring. Exploring other opportunities. Hey, you know, your chance of an early death increases dramatically when you retire. Yeah, I'll bear that in mind. Kurde, niby nic się takiego nie dzieje, ale podoba mi się ta misja, bo czuć to napięcie. This much metal ain't normal, is it? Quite irregular. Order came down this morning, but the computer cleared it. Cargo's in the loading bay. Get her on board! All right, come on, let's not take up any more of this gentleman's time than we have to. That's it! Let's go! Hey, I'm not feeling so well, and I hey, thought maybe I could on, just, Casey, you know... Hey, come on, Casey, suck it up! You can't handle the hangover, Case. Do not overindulge. Kurde, koleś już prawie by wymiękł. This man right here will teach you a little something about moderation. Dobra, siadamy i jedziemy w takim razie. Uff, póki co poszło dobrze, o dziwo. No ale to jeszcze nie wszystko oczywiście. Podążaj za Trevorem. To nie może pójść tak łatwo, zdecydowanie. To było zbyt proste. Dobra, jedźmy szybciej, bo kurczę, troszkę się zatrzymałem zbyt długo. Control! Pickup was good. How's it looking up there? Not good, man. Meriwether know we took the UD. They out there looking for us.
fuck? You got a solution for this problem? We got this signal I hacked. I can use it to keep you away from them clowns. No dobra, to przyłączamy się na Franklina. Kurczę, oczywiście, że będziemy mieli problemy. I hope you got a solution for this problem. Yeah, dog, we own it. Okay. The link's active. Now you can control the traffic lights. Let's go. Good luck. Hey, we got... No proszę, włamujemy się do systemu sygnalizacji. Pewno, że furgonetki miały wolną drogę. Strzałki pokazują Michaela i Trevora, bo musi dojechać do celu, zmieniając światło na zielone. So this connection is like laggy as hell. There's gonna be a delay on your switches. Okay, going across the junction. Right behind him. Dobra, więc musimy tutaj pilnować idealnie, żeby były zielone światła. We gotta head east at this junction. This one looks good. Dobra, czyli nie będą teraz czerwone. Bardzo dobrze. Tutaj zielone. Fajna minigierka. Tutaj zmieniamy na czerwone im, żeby się zatrzymali. Okej. Okay. Bardzo fajnie to pomyślane. Z tej strony też jadą. Dobra, czerwone. Jest okej. Tutaj na zielone szybko. Bardzo dobrze. Gdzie teraz pojedziecie, panowie? Dalej prosto. No to tutaj zielone. Dobra, tutaj czerwone. Kurde, niech tam ci jadą może, co? Ajajaj, tam kurczę, nie zatrzymałem ich jeszcze. Z tej strony jadą. Szybciej. Nie zdążyłem, no. Ale dobra, spokojnie, tutaj czerwone, tutaj zielone i powinniśmy dojechać. Już mamy cel podróży. Okej. A więc udało się. Nasze auta już stoją, przygotowane. Hustle up! You guys, redistribute the weight! Here they are! Hey, good work, F. Damn, I can't believe we got the metal. Damn right, all without firing a bullet. Oh, don't forget old Case here, huh? The lead ain't gonna be wasted. No, please don't. No, wait. Biggest score of our lives, we ain't taking any chances. Sorry, Pally, well. No, it ain't a chance. Please, please. Be in on it. Huh? Get up. Hey, get up. You tell him something that ain't on the news already. This whole thing was your idea. Yeah, I understand. Not a word. Exactly. Yeah, I was jumped. I never saw a thing. Go! You're fucking going as soft as that old blasted boy in your pants. This divorce couldn't come soon enough. Fucking A! Yeah! No, man! Fuck! Work first, bicker later, man, alright? Oh, shit! Meriwether! Mercenary motherfuckers! Right, you, keep loading. We'll deal with this. Dobrze, więc musimy odeprzeć ataki najpierw. Zróbmy więc to, co? A wiecie co? Skoro sobie kupiłem tyle amunicji, to skorzystajmy z niej trochę. Mamy tutaj na przykład granatnik, proszę bardzo. No właśnie, postrzelamy sobie trochę z tego, czemu by nie? Okej. Okay. Tego też. Jadą tam kolejni, patrzcie. Wystrzelmy tam. Pięknie. I jeszcze raz tutaj w nich. Okej. Tam jest jeszcze jeden, ale już na niego może zostawmy sobie karabin. Tylko czekajcie, jakie ja mam tutaj karabiny? Karabin szturmowy poproszę. Tutaj SMG, bojowy karabin maszynowy. Ustalę sobie te lepsze wszystkie bronie. Strzelba tłokowa, obrzyn. Dobra, i jest jeszcze raz pojazd, więc znowu użyję granatnika. Wow! Patrzcie, z tej strony też zaatakowali, no. Nie ma jednak tak łatwo wcale. Oj, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Czekajcie, z tej strony tutaj przyszli. Dobra, zmieniam może postać w tej chwili, nie wiem. Chociaż, kurczę... Aha, bo ja teraz nie grałem wcale w Franklina, znaczy Michaelem. I dlatego też nie miałem tutaj rakietnicy. No ale na razie granatnik niech będzie jeszcze. Wow, ależ kurczę zniszczenia. Ajajaj, dobra, rzeczywiście może teraz będzie najlepiej zamienić się na Trevora. I patrzcie, zamienię sobie teraz na bojowy karabin maszynowy.
i bierzemy szybko specjalną umiejętność. Dobra, gdzie są kolejni? Najpierw tutaj. Okej. Okay. Tam gdzieś był kolejny, ale kurczę, teraz go nie widzę, no. Z tej strony jeszcze nadciągają. Dobra. Gdzie jeszcze są kolejni? Tam. Dobra, schowaj się tutaj, schowaj, bo już kurczę mało energii. Dobra, zamieniamy znowu na Michaela w takim razie. Okej, tych tutaj zdjąć. Bardzo dobrze. Jeszcze tam jest jeden po tej stronie. Dobra. Schowajmy się tutaj. Ach, tam skubani jeszcze wysiadają. Kurczę, chyba nie trafię za bardzo. Jeszcze Franklin teraz. Bardzo dobrze. Jaką tu mamy broń w ogóle? Ustalmy sobie tą. Just in time for the action to start! Up there on the overpass! We got some snipers! A rzeczywiście są snajperzy. Dobra. Strasznie ich tutaj dużo. Nie podzielimy się z nikim łupem absolutnie. Nie ma nawet mowy. Dobra, jest ich jeszcze dwóch, kurczę. Przydałoby się podbiec trochę. Okej. Okay. Jeszcze drugi gdzieś tam. Gdzie on się ukrył, skubany? Tu jest. Dobra. Padł. No i bardzo dobrze. To co teraz, panowie? Zabieramy wszystko i uciekamy. Hold the perimeter. Everyone else, in your cars. We leave while we can. Hey, what's stopping me from riding off into the sunset, huh? With my saddlebags a-bulging. Lester's the only guy who can flip metal without making a noise, dipshit. You want to try? Be my guest. Aye! Lead the way. No i właśnie, przejdziemy się jako Franklin. Podążaj z resztą ekipy, okej. Okay. No i najciekawsze, ucieczka przy 5 gwiazdkach. Wow, nie spodziewałem się, no ale w sumie jest to oczywiste. No to będzie ciekawe, kurczę, uciekać pewnie jeszcze przed wojskiem. Możemy się spodziewać tutaj nawet czołgów, tak naprawdę. Bo w sumie, kurczę, zabraliśmy tyle złota. Tyle milionów, kurde, niesamowite. Tam była mowa chyba o 200 milionach dolarów. Nawet jak tylko po ileś procent dla każdej postaci, to i tak to będzie pewnie ponad 20 milionów czy coś. Dobra, na razie po prostu jedziemy za naszymi. Nic tutaj absolutnie innego nie trzeba robić. Tak czy siak wcześniej nie zgubimy policji, bo to jest skryptowana akcja kolejna i trzeba zwyczajnie jechać za naszymi. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, jedziemy. O, i rzeczywiście, wow! Te zwolnienia czasu są świetne, zawsze... Ożeż, kurczę, widzieliście to? Ach, i troszkę wpadłem w poślizg, ale dobra, nie jest najgorzej. No i okej, wow, tutaj uwaga. Dobra, udało się. No to jedziemy. Póki co... Tam jest jeszcze, kurczę, śmigłowiec, ale póki co nie ma jakichś dużych sił, szczerze mówiąc, rzuconych na nas. Udaje się im ładnie uciekać. Okej, w tunelu może trochę znikniemy. Szybciej, 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 chociaż będą czekać z drugiej strony, ale może nie zdążą. A no tak, przecież... Mamy ciężarówkę. Idealnie. I sobie wyjedziemy bez problemu. I don't see the vehicles. Okay, seal the tunnel and get a ground team in there stat. No to pięknie, kurczę. I co, chyba w takim razie skoku dany już teraz. Nie było wcale tak trudno, szczerze mówiąc, jak na ostatni skok. No ale tak naprawdę cała gra nie jest trudna, szczerze mówiąc. Uff, ale muszę przyznać, że mi się podobała ta misja. Może nie była jakaś wyjątkowo ambitna i tak dalej, ale kurczę, czuć było to napięcie.
No i teraz się naprawdę solidnie, ale to solidnie wzbogacimy. Ciekaw jestem, o ile milionów więcej każda postać będzie miała. All right. Those guys will take care of the metal. Lester's meeting us at my place. A więc jeszcze do domu Michaela. No i proszę bardzo, tradycyjnie umiejętności ekipy się wzrosły o 1/4, o 25%. Niektórzy z nich już mają pełne statystyki. We're just leaving the gold. Yepper. Hundreds of millions of dollars worth of gold. Hey, T, have a little faith. Faith? In you, buddy? All right, in Lester, in the process. Come on. We've been through it a million times. Any fool can take a score. It's getting away clean that makes the difference between those who walk free and those who do not. Man, I wouldn't know what to do with that shit. I'm guessing you wouldn't either, man. I'm sorry. I just have some trusting issues right now, Franklin. If we get away with this, if, and it's a big if, man, then I can finally really retire. Watch it, Frank. Michael likes to retire with a very interesting exit strategy. Come on, man. I mean, we just took the biggest score in the history of scores, and you bitches just want to moan. My mama never loved me. My friends never loved me. I'm mad because I'm rich. I'm sad because I'm successful. Man, this shit is pathetic, both of you. Oh, I am so sorry. Hey, we did it, assholes. We did it. Właśnie, nie ma co narzekać, kurczę, bo największy skok w życiu naszych bohaterów udał się. Już raczej tutaj nic nie będzie nie po naszej myśli, chociaż oczywiście musimy jeszcze dojechać na miejsce i dostać złoto. No ale miejmy nadzieję, że komplikacji już innych nie będzie tutaj i faktycznie nasi bohaterowie solidnie się wzbogacą. Chociaż jak na fakt, że zaatakowaliśmy największy budynek, największy bank tutaj, no to mimo wszystko wydaje się to trochę aż za łatwe. Spodziewałbym się tutaj troszkę większego wyzwania mimo wszystko. Ale możemy to zrzucić na karb tego, że po prostu nasi bohaterowie mieli tak świetnie opracowany plan i wszystko idealnie zagrało, więc tak naprawdę policja nie miała zbyt wiele do gadania. Ale nawet ten pościg nie sprawiał wielkich problemów. Myślałem, że jak będzie 5 gwiazdek, to ledwo się będzie dało uciec przed policją, że będą nas tutaj atakować nawet czołgami. A tutaj proszę, wystarczyło tylko parę przecznic przejechać, później udać się do tunelu i tam wjechaliśmy sobie na ustawione specjalnie ciężarówki i mogliśmy spokojnie z tunelu wyjechać. Oj, no to nieźle, tutaj bank stracił tyle milionów. Niesamowite. I to wszystko poszło w ręce kilku kolesi, którzy postanowili ze sobą współpracować i rozpocząć ten napad. No naprawdę, teraz Michael może być ustawiony do końca życia i może rzeczywiście udać się na tą zasłużoną emeryturę. Okej, jesteśmy na miejscu przed domem Michaela. I za chwilę zobaczymy, jak się tutaj panowie jeszcze dogadają. Jest i Lester. Gentlemen! Lester, we have just made history. I don't want to ask a dumb question here, but where's the metal? I've got it on lockdown for a few days while I'm waiting for the go-ahead to melt it and move it. Where? Where? Mm-hmm. Exactly. Where is just the point. Let's say somebody gets pinched, well then where is the evidence? Or if anyone gets any silly ideas, then they'll just be futile. So we can take it easy. Knowing that it's gonna be a few days before Judas here shows his true colors. Really? Now? Yeah, now, sugar. Why don't you take a moment while you're sitting on that big fat pile of cash to chill the fuck out and realize what's done is done. Whatever you say. Well, this is a good time. That's his fucking fault. Fuck you, man. Hey. God. For a couple of Midwest stick-up artists, you guys sure have become a pair of whiny West Coast douchebags. What the fuck is wrong with the West Coast? Oh, nothing. I love it here. Everyone's so numbed by the sun that if you use a three-syllable word, they think you're a professor. Man, fuck you. Yeah, fuck you, you high and mighty weasel. And you don't talk down them to these fucking idiots. Hey, leave Lester alone. Oh, you and Lester together?
Oh, now that makes fucking sense! Oh, for fuck's sake, man! You all are assholes! Man, I gotta go calm down, homie. This shit was real illuminating. Franklin, I'm sorry. Come on back, have a beer or something. No i proszę, panowie się jeszcze pokłócili na koniec, mimo że tak udany skok. Ożeż, kurde, patrzcie na to, ponad 28 milionów dla każdej z postaci. No niesamowite. Wow. W ogóle jeszcze więcej moglibyśmy zdobyć, gdybyśmy na przykład zatrudnili gorszą ekipę, która mniej chce pieniędzy, ale i tak nie ma co narzekać, no bo patrzcie ile to jest, kurde. No ale wiecie, to jest bardziej też taka nagroda właściwie niemal za zakończenie gry, bo pozostała jeszcze chyba jedna misja, tylko zobaczę jeszcze za chwilę na statystykach. Wcielamy się teraz we Franklina. I w ogóle widzę, że jest jeszcze jedna misja poboczna aktywowana. To wiecie co? Odcinek nie trwa za długo, więc zanim zrobimy coś głównego, bodajże ostatnią misję, to właśnie wykonamy jeszcze tą poboczną, tak myślę. Kto to jest właściwie? Barry, znowu ten od Zielska. Dobra, czemu by nie? Czekajcie, statystyki chcę tutaj zobaczyć właśnie. Tak jest, przed nami ostatnia misja w grze, jak widzicie. Przypadkowe zdarzenia prawie wszystkie znalazłem. 5 tylko nie. Różne i hobby i rozrywki, tak jak mówiłem, są to takie rzeczy jak, nie wiem, na przykład wyzwania w szkole latania czy na strzelnicy. A z kolei Nieznajomi Dziwacy to właśnie dostały mi te jakieś typowo znajdźkowe questy. No ale jeszcze teraz sobie wykonamy jedną misję w takim razie. Miałem w ogóle jeszcze zaznaczyć sobie to zadanie. Chociaż czekajcie, zaznaczę to dokładnie, bo czasem bywa tak, że wtedy jest inna droga. Ale nie tym razem. Dobra, no to w takim razie jedziemy. Wykonamy sobie ten ostatni quest poboczny w mojej serii Zagrajmy w GTA 5, a później pora na ostatnią misję. No i tak jak właśnie wam mówiłem, ostatnią misję zobaczycie jutro na moim kanale. Ustalmy, że jutro o godzinie 10:30 zobaczycie odcinek z Zagrajmy w GTA 5, ostatni odcinek tej serii. Więc o 10:30 przed południem możecie się tego odcinka spodziewać. A jeszcze tego samego dnia w sobotę powinniście zobaczyć kolejne dwa materiały, w których pokażę wam dwa pozostałe zakończenia. Mam nadzieję, że ten plan uda mi się zrealizować, bo jeszcze jakby nie patrzeć nie nagrałem tych odcinków, ale postaram się je nagrać i właśnie wrzucić. A patrzcie, tutaj kurde wisi... Aha, patrzcie, to nie jest w ogóle prawdziwa osoba. Bo kiedyś w którymś odcinku na to zwróciliście uwagę, że tutaj ktoś wisi, a patrzcie, to jest jakaś, nie wiem, jakiś posążek po prostu. Wydawało się, że to prawdziwa osoba tutaj wisi, a jednak nie. A to ciekawe. Ja na początku też się na to nabrałem, jak widziałem później to na filmie moim. No tutaj okazuje się, że to wcale nie jest żadna osoba. No dobra, przynajmniej dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Jadąc tutaj... A tymczasem powoli już się zbliżamy. Coś mi się wydaje, że to będzie też jakaś misja, w której zadecydujemy o losie Barego. Podobnie jak to było z Beverlym. Oho. Jesteśmy dumni, że możemy zaproponować naszym klientom zaawansowany karabin. Nowa broń jest dostępna w szerokiej gamie kolorów. Aha, dobra, nieważne. I tu jeszcze te samochody, to jest ta sama wiadomość, co dostał też Michael, bo można było tą misję wykonać też jako Franklin i pewnie też jako Trevor. To była pełna dowolność tutaj. A tu mamy Barego właśnie. W takim razie wychodzimy i rozpocznijmy tą misję ostatnią. Znaczy ostatnią poboczną, jaką chcę wykonać. Where you at, Mr. Revolutionary? What? The smoking. I'm at City Hall. I'm the only fool here. Yeah. Oh, shit. I'll be right there. I didn't forget, I was busy. Yeah, busy, that's it. Fight the power. This motherfucker. Co on, kurde, znowu wymyślił? No i co, i mamy tutaj czekać?
Nie wiem, czy to zakończyło już tą misję, czy po prostu jeszcze mamy na niego tutaj poczekać. Coś się wczytuje w prawym dolnym rogu ekranu. No ale póki co nic się nie dzieje. W każdym razie kolejna osoba zrobiła nas w konia. Czy to jest on tutaj? Nie, nie za bardzo. Dobra, no to chyba odjeżdżamy w takim razie. Nic tutaj konkretnego już nie zrobię. Aż zobaczę w sumie, zobaczę w tych statystykach, czy teraz mi się nie zaliczyło kolejne zadanie z tych nieznajomych dziwaków. Tak jest, patrzcie, było wcześniej 13, a teraz jest 14. No dobra, to tak jak mówiłem, w kolejnym odcinku zakończymy sobie wreszcie grę. Trzeba będzie udać się najwyraźniej do tej posiadłości Franklina, więc tam też się z wami spotkam. A tymczasem już powoli żegnam się z wami. Jeśli odcinek wam się podobał, to możecie zostawić kciuka w górę. Mam nadzieję, że dzisiaj wytrwaliście przez te wszystkie cztery materiały, no bo myślę, że do tego ostatniego odcinka warto się odpowiednio przygotować, właśnie poznając ostatnie wydarzenia. Dlatego jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to możecie nadrobić zaległości. A patrzcie, tutaj kolejna jakaś misja, przypadkowe zdarzenie. Może jednak jeszcze to wykonamy. Can you give me a ride past them, please? I'm hardly wearing any makeup! Come on, quick, get on! O kurde. Oh shit, here they come! Go, 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 lose them! Dobra, to spadamy w takim razie. Co ona się pakowała? Ale w każdym razie... I don't need any more lawsuits! W każdym razie dzięki temu przy okazji wykonamy sobie jeszcze jedno przypadkowe zdarzenie wobec tego. I'm so fucking fat. Oh my god, they cannot get a shot of me. How's my hair? Do I look cute? Okay. Shit, that's your concern right now? Dobra, spróbujmy stąd zwijać im. They crazy, man. What the hell you do? Nie wiem, czy właśnie ich zabijać. Kurde. I didn't do anything! This is my average commute! Cały czas robią te zdjęcia. So who the fuck are you anyway? Who am I? Ugh, hello! Take another look! Man, I'm trying... Kurczę. I'm trying to drive! To kim ona jest właściwie? Come on! Are you serious? I'm Lacey Jonas! How out of touch are you? Oh shit, I heard of you. Romantic comedies and cheerleading dance off movies, right? Looks like we lost them. Oh, thank God. Now, would you be a total sweetheart and give me a ride back to the hills? What a day. So what am I, your driver now? Oh, pretty please, I can't walk home. Most men would kill for this opportunity. Oh nah, shit, it's cool, don't trip. But them motherfuckers back there was ready to tear the meat off your ass, if you had any back there, that is. Ugh, please. I'm such a fat little piggy right now. Ugh, too many french fries. I mean, I mostly just suck on them and spit them into a bucket, but that's still probably like 100 calories. The media love their little Macy Jonas jokes. All that, she's a skeleton, give that girl a sandwich. Lameness. Whatever, I bet they're all total hippos. When I get home, I'm like totally gonna sack all my personal trainers. This is me. Thanks for saving me from those awful paps. You're such a sweetie. No i proszę, i przy okazji dojechaliśmy praktycznie też na miejsce, tam gdzie Franklin mieszka. Zadanie wykonane. Nawet sobie za chwilę zobaczymy to jeszcze w statystykach, żeby upewnić się, że to było właśnie to przypadkowe zdarzenie. No już naprawdę będę kończyć, bo kurczę, już się prawie z wami żegnałem, ale ponieważ jeszcze zobaczyłem to przypadkowe zdarzenie, to postanowiłem wam je jeszcze pokazać, no bo czemu by nie. Tak jak mówiłem, sprawdźmy jeszcze te statystyki, jak to tutaj się prezentuje. Dokładnie, było wcześniej 9 przypadkowych zdarzeń wykonanych, teraz jest 10. Czyli, tak jak mówiłem, zdecydowaną większość tych misji pobocznych wam pokazałem, więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego, co zobaczyliście w mojej serii i odsyłam do jutrzejszego odcinka, w którym zobaczycie też ostatnie
zadanie, ostatnią misję i sprawdzimy zakończenie tej historii. W sumie trzy zakończenia, ale rozpoczynając najpierw od pierwszego, tego, które mi się najbardziej podoba. Nie, nie chcę odebrać. To jest pewnie jakaś misja z tej naszej firmy taksówkarskiej. Tak jest, dokładnie tak. No ale już żeby naprawdę nie przedłużać, to jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia jutro w ostatnich odcinkach Zagrajmy w GTA 5. Na razie.